No dobra, jedziemy. Okej, okay, no to nie wiem jak zacząć. Witajcie z nami. Witajcie! Nie tak mówię, takie. Witajcie z nami filmiku, kochani, co pokażę. Herzlich willkommen! Co jest w mojej telefonie? Nie, dobra. Cześć, mamy. Troszkę. Mamy dla was nowy filmik, w którym. Jeszcze raz. Cześć, mamy dla was nowy filmik, w którym Ania. Aka, Ania, nie. Cześć, mamy dla was nowy filmik, w którym Gabrysa i Sandra opowiadają nam trochę o EYP i czym jest, ponieważ zauważyłyśmy, że wiele osób jest zainteresowana udziałem w tym i dlatego postanowiłyśmy zrobić filmik, który wszystko wyjaśnia. No bo Gaba i Sandra organizowały sesję regionalną kilka miesięcy temu i myślę, mamy nadzieję, że ten filmik pomoże nie tylko uczniom naszej szkoły, tylko komuś innemu. Też. I szkoda, że nie ma z nami Rainy, ale Rainy jest teraz chyba na biologii? Chyba? No i postanowiłyśmy się tym zająć, ponieważ też byłyśmy chwileczkę w UIT, znaczy chwileczkę roczek. O Boże, jaskra. No i zapraszamy, Sandra i Gaba. Woo! Brawo dla Sandry i Gaby. Europejski Parlament Młodzieży. Nie, jestem taka niezręczna. No ponownie, zależy też od sesji, ale ogólnie taki schemat to jest na początku jest team building, czyli gry zespołowe, takie do poznania się. Później jest committee work, czyli praca w komitetach, gdzie omawiacie ten temat, który macie wybrany w tej grupie, w tym komitecie. I i przygotowujecie rezolucję, którą później bronicie na tym General Assembly zgromadzenie główne. Symulacja zgromadzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. No właśnie. I na tym debatujecie, bronicie swojej rezolucji i ogólnie fajna sprawa. Jeżeli chodzi o tematy, to wszystko kręci się tak naprawdę od tych bieżących problemów Unii Europejskiej. Wszystkie komisje, w których pracują uczestnicy takich sesji, są jakby takie same jak te komisje w realnym Parlamencie Europejskim. Mamy na przykład FEM, czyli równouprawnienie kobiet, równość płci i tak dalej. Mamy jakiś na przykład ICN, czyli ten związany z ekonomią. Jeżeli na przykład Envy, czyli związane ze środowiskiem, wszystko tak jakby odpowiada temu, co się dzieje tam wewnątrz i temu, nad czym oni realnie debatują. Możliwości jest dość sporo, z tego względu, że jakby cały czas w Polsce są organizowane sesje różnego rodzaju i różnego też rozmachu. Najlepszym pomysłem jest chyba zaczęcie od EYP Day'a, czyli od takiej sesji jednodniowej. To najłatwiejszy dostęp do wszelkiego rodzaju sesji jest tak naprawdę przez fanpage na Facebooku Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland. Na tym fanpage'u można znaleźć wszystkie informacje, jeżeli chodzi o nadchodzące sesje w naszym kraju, a wydaje mi się, że dla osoby początkującej jest to dość dobry start. I jeszcze jest ta strona internetowa eypoland.pl, tam też wszystkie wydarzenia są wrzucane, więc... Na pewno nie trzeba go być na jakimś niesamowicie wysokim poziomie, trzeba się po prostu być w stanie dogadać, bo jak też pierwszy raz jechałam, to myślałam, że muszę nie wiadomo jak dobrze mówić, znać jakąś ciężką terminologię i tak dalej, ale tak naprawdę poradzicie sobie, jeśli macie taki no, średni, no, nie znam tych poziomów typu B1, B2, C, coś tam, ale taki, żeby się dogadać. Zależy jaka sesja, zależy ilodniowa sesja, te jednodniowe to jest ta granica 15 zł prawdopodobnie, a dłuższe, no i też wszystko zależy od kraju, to logiczne i dojazd i takie tam, no ale te 3-3 dniowe to kwestia około 200 zł. 50 euro, mówię. Jeżeli chodzi o sesje większe, czyli te sesje międzynarodowe, które trwają tam powiedzmy 10, dobrze mówię? Mm-hmm. To koszt takiej sesji wynosi jakieś 100 euro, z tego względu, że jakby niektóre koszty są pokrywane przez organizacje zewnętrzne i bardzo łatwo na takie sesje jest dostać jakąkolwiek refundację. Tak, plus dojazd trzeba samemu opłacić na dalsze sesje, więc... To warto pamiętać, chociaż na niektórych sesjach jest to pokryte tak. Przez organizatorów, więc to już fajna sprawa. No to na pewno poznajcie dużo świetnych osób. Język się rozwija. Oprócz tego też te wszystkie umiejętności miękkie, typu wypowiadanie się publicznie przed dość dużą grupą ludzi. Jak widać po nas tutaj. Już nie jesteśmy takie niezręczne. Wcale. A co tam jeszcze? Liczy się na nas studia bardzo dobrze, szczególnie za granicą, więc to tak też z takich bardziej płytkich rzeczy warto pamiętać. No i przede wszystkim te kwestie rozwijania takiej wiedzy w miarę nawet ogólnej, powiedziałabym, bo te wszystkie problemy są
może nie tyle spłycane, co są takie jakby formowane w taki sposób, żeby młody człowiek był w stanie to wszystko pojąć. I przede wszystkim kwestia też tego, że tak jakby to słownictwo specjalistyczne, którym się tam operuje, jeżeli chodzi o język angielski, też na pewno bardzo się wzbogaca. No i tak naprawdę czymkolwiek byś chciał się zajmować w przyszłości, to w jakiś sposób jesteś to w stanie tam rozwinąć, bo na przykład mnie jakoś debata w przyszłości o nie interesuje, ale są inne funkcje, które jakby bardziej mnie ciekawią, choćby ten media team, czyli jakby grupa dziennikarzy sesyjnych, gdzie właśnie te sprawy typu, nie wiem, choćby layoutowanie magazynów, czy robienie zdjęć, tego typu umiejętności jesteś w stanie rozwinąć. Więc jakby to nie jest tak też typowo pod umiejętności, znaczy to nie jest taka typowa platforma debaty. Można też robić inne rzeczy i wciąż być częścią wydarzenia, więc to jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi też o takie kwestie stricte, na przykład organizowania różnych rzeczy, też jest możliwość do jakby pole do wykazania się stricte i jakby ta organizacja daje możliwość takiego zrobienia sobie różnych rzeczy, dowiedzenia się też dużo na temat organizacji i tak jakby pobawienie się w robienie takich rzeczy bardziej poważnych, typu załatwienie jakichś takich poważnych finansów czy patronatów i tego typu rzeczy. Rozmowa z prezydentem. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie w tej organizacji, to obydwie jesteśmy aktywne w zasadzie od tej samej sesji od roku. Mhm. Ponad roku powiedzmy. I jakby obydwie byłyśmy na sesjach międzynarodowych, czyli na tych takich sesjach, które są powiedzmy najwyżej z tego wszystkiego. I tam się jeździ już stricte reprezentować jakby swoje państwo wśród nielicznego dość grona wybranych ludzi. Tych sesji mamy w zasadzie no, dość sporo, jak na rok korzystania. Czyli cztery. Aha, a w sensie cztery. Nie. Myślałam, że mamy zdanie o międzynarodowych. Nie mylę. Mamy więcej niż cztery, 4,5. Dobra. No to mamy około chyba powyżej 10 sesji tak na koncie, z czego jedną same organizowałam, czy Matyka organizowała. Gabriela tutaj obok mnie siedząca organizowała dwie sesje, a ja jedną raz z nią. Właśnie na wakacjach organizowaliśmy sesję regionalną, część osób na niej była, więc może ją pamięta. Tak. Tak. Fajna sprawa. Tak. Znaczy, wydarzenie było o tyle ciekawe, że jakby z ludzi żyjących u nas w mieście więcej osób jest w stanie się zaangażować. Jakby przez to, że w tamtym roku był day u nas w szkole i przez to, że teraz była ta regionalka na wakacjach, to ludzi aktywnych, jeżeli chodzi o EYP w Rzeszowie, jest naprawdę bardzo sporo. I też dlatego chcielibyśmy Was super zachęcić do uczestniczenia w następnych wydarzeniach z Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Z tego względu, że prawdopodobnie w Rzeszowie będą odbywać się kolejne wydarzenia w przeciągu najbliższego czasu, do których Was serdecznie zachęcamy. Chyba takie niezręczne i takie śmieszne. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Teczka z czekoladą i miętą. Bo to mnie to jest czekoladą. No, tak, jak będzie teczka. Najłatwiejszy dostęp do... Dobry. Jeżeli chodzi...